Dobra. Najlepsza pizza? Proste. W skateparku latem zeszłego roku. Super ostra, pikantna pepperoni. Sam zjadłem całą. Najlepszy mecz? Otwarcie sezonu. 2 sekundy do końca i moja wspaniała główka. Gol! Wow! Najlepsza sztuczka karciana? Gotowi? A, potrzebuję jeszcze tylko 12 talii kart, 14 kilo pierza i strusie jajo. Gizmo, nie mamy żadnej z tych rzeczy. Okej. No to druga najlepsza sztuczka. O nie, nie mamy arbuzów, ani skał księżycowych. Nic z tego. O, najlepsza podróż z Księgą Ksiąg, w której był olbrzym. Dawid i Goliat. Najlepsza podróż z Księgą Ksiąg, z ognistymi mieczami. Haja! Hua! Hija! A, gdybym miał strusie jajo... Mam! Bitwa w niebie Michała i Lucyfera. Ja mam. Najlepsza ze wszystkich. Niby co? Nic. Najlepsza przygoda z Księgi Ksiąg Wszechczasów. Która według was? Wow! Myślisz, że spośród wszystkich przygód z Księgi Ksiąg byliśmy już w tej najlepszej? Tej najważniejszej? Największa przygoda Księgi Ksiąg Wszechczasów? Może jeszcze nie. Księga Ksiąg! Zabieram was na niesamowitą wyprawę. Zapytaj się dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy stworzył Bóg na ziemi człowieka i od krańca aż po kraniec niebios, czy stało się już coś tak wielkiego, albo czy słyszano kiedyś o czymś podobnym. Geosensory wskazują, że jesteśmy w kraju Midian. W roku... No, no, kogo my tu mamy? Czyżbyście zgubili drogę, wędrowcy? Nie zgubiliśmy się. Jestem zaprogramowany do tego... Ojej. W sensie, że... znaczy... macie tu sporo smacznego siana. I tu? I tu? I... Wiesz co? Nie jesteśmy stąd. Mam na imię Krzyś, to jest Ola i Gizmo. Jestem Mojżesz. Wybaczcie, ale muszę zagonić tych uciekinierów z powrotem do stada. Pomożemy ci! Dziękuję wam, dzieci, za pomoc. Ten kraj jest niesamowity. Długo tu już mieszkasz? Już od wielu lat mieszkam w Midian. A gdzie mieszkałeś wcześniej? W Egipcie. Wychowywałem się tam jako syn faraona. Syn faraona? Znaczy króla Egiptu? Tak. Ale wtedy panował poprzedni faraon. Ruszaj się, bo pożałujesz. Mówię na ciebie. Zostałem wychowany na Egipcjanina, ale z pochodzenia jestem Hebrajczykiem. Szybciej! Szybciej! Kiedyś natknąłem się na egipskiego dozorcę, który bił niewolnika. Proszę się, chcesz jeszcze raz mówić mój bić? Wszyscy nie na przedmiocie. No, pa! Chciałem go powstrzymać. Ale zaczął się ze mną szarpać i zginął z mojej ręki. Przesuwajcie te bloki! Słyszeliście go? Ruszajcie się! Róbcie, co kazał! To było dawno temu. Tu w Midian znalazłem schronienie. Żyję tutaj szczęśliwie, pilnując stad i troszcząc się o rodzinę. A ci niewolnicy są wolni? Niestety nie. Mój lud nadal znosi trud niewoli. Teraz pod władzą jeszcze bardziej okrutnego faraona. Mojżeszu. Co? Patrzcie. Mojżeszu.
Mojżeszu. Oto jestem. Nie zbliżaj się tu, zdejmij sandały z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Jestem, który jestem. Czy Mojżesz rozmawia z krzakiem? Cii. Popatrz, krzak się pali, ale się nie spala. Widziałem, jak mój lud cierpi i jest niewolnikiem w Egipcie. Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienie jego. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do Faraona. Wyprowadź Izraelitów, mój lud, z Egiptu. Ale kim jestem, bym miał tam iść i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? Faraon to okrutny i bezbożny człowiek. Dlaczego miałby mnie słuchać? Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. A co jeśli mi nie uwierzą? Albo nie będą mnie słuchać? A jeśli powiedzą, Pan wcale ci się nie ukazał? Co masz w ręku? Pasterską laskę. Rzuć ją na ziemię. Widzieliście to? Mojżesz musi mnie nauczyć tej sztuczki. Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Proszę, panie. Nie jestem ja mężem wymownym. Nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi swego. Jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Przeto idź. Ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. Mojżeszu! Mojżeszu! Aaronie, mój bracie! Ach, jak dobrze znowu cię widzieć. Stało się coś niesamowitego. Pan przemówił do mnie, kazał mi wyjść ci naprzeciw. Bóg nakazał mi pójść do Egiptu i uwolnić nasz lud. Obawiam się, że nie będę w stanie spełnić polecenia pana. Wielki i czcigodny Faraonie. Dwóch pasterzy chce się z tobą widzieć. Mówią, że przychodzą w imieniu hebrajskich niewolników. Czy mam ich odesłać? Nie. A niech się zabawię. Wprowadź ich. Faraon zgodził się was przyjąć. Tylko nie nanieście błota do sali tronowej. Wielki i wspaniały Faraonie. Głośniej, robaku! O wielki Faraonie, tak mówi Pan Bóg Izraela. Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku mej czci. Kim jest ten Bóg, żebym miał usłuchać jego rozkazu? Ponieważ nie znam go, nie dam Żydom odejść. To chyba koniec rozmowy. Zabierzcie ich sprzed moich oczu. Chcą sobie urządzić uroczystość. Ha. O, pasterze!
Oto wiadomość od faraona dla waszych hebrajskich braci. Za waszą bezczelność będziecie mieli jeszcze więcej pracy. Życzę miłego dnia. Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić tyle zła temu ludowi? I czemu wysłałeś mnie? Teraz ujrzysz, co uczynię faraonowi. Zmuszony silną ręką wypuści ich i zmuszony silną ręką wypędzi ich z ziemi swojej. Ponownie prosimy cię o wielki faraonie w imieniu Pana, wypuść dzieci Izraela z niewoli. A ja ponownie mówię nie. I powiedzcie temu waszemu Bogu, że w moim państwie On nie ma żadnej władzy. Tak? Więc spójrz! Może pokażę moją karcianą sztuczkę? Magowie! Wow. Moi magowie potrafią to samo, co ten wasz Bóg. Wow! W życiu nie widziałem, jak jeden wąż połyka drugiego. Precz! I powiedzcie swoim, że nigdy nie dam wam odejść! Faraonie! Pan, Bóg Hebrajczyków, mówi ci przeze mnie! Oswobódź mój lud, by mi oddał cześć na pustyni! Ostrzegam cię, Mojżeszu! Nie nadużywaj mojej cierpliwości! Bo ty i twoje hebrajskie robactwo zapłacicie za to! Niech więc woda zamieni się w krew! Dzisiaj wykąpię się w pałacu. Co jeszcze musi się stać? To mówi Pan. Wypuść lud mój, aby mi służył. Nigdy! Więcej plag spadnie zatem na Egipt. Żaby. Komary. Muchy. Choroba bydła, wrzody, grat, szarańcza. Nie. Wszechmocny Ra, Bożku Wiecznego Słońca! Chroń nas przed udręką Boga, tego pasterza! Aha, a co na to Ra? Teraz lepiej. O, cześć! Albo nie! A!
ześlę jeszcze jedną plagę na Faraona i na Egipt. Pan przejdzie przez Egipt i wszyscy pierworodni w tej ziemi umrą. Każda rodzina izraelska posmaruje krwią baranka framugi drzwi jako znak. A pan zobaczy krew baranka i pominie te domy. Nawet pierworodny syn Faraona umrze. Nie! Precz! Zostawcie mój lud i zabierzcie ze sobą resztę Izraelitów! Nigdy nie widziałam takiego tłumu. Izraelskich niewolników było chyba milion. Koniec niewoli. Dzięki Bogu i Mojżeszowi. Przed nami nowe życie. O potężny, dlaczego wypuściliśmy Izraelitów? Niewolnicy nie mogą rozkazywać Faraonowi. Muszą zapłacić za to, co zrobili. Wodzu, zbierz armię. Przygotujcie wszystkie rydwany w Egipcie. Zmiażdżymy tych wstrętnych Izraelitów. I tym razem nikt nie ucieknie. Jak mamy się dostać do Bożej Góry, skoro przed nami jest Morze Czerwone? Mojżesz wie, dokąd nas prowadzi i pewnie wie, jak się tam dostać. Mojżeszu, Faraon nadciąga ze swoją armią! Ufajcie, pan ma swój plan. Nie wiesz przypadkiem, jaki jest ten plan, Mojżeszu? Nie, jeszcze nie. Ale wiem, że Bóg zawsze jest z nami. I On wskaże nam drogę. Zobacz! Co się dzieje? Naprzód, żołnierze! Dopadniemy ich nad brzegiem morza! Mojżeszu, czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają naprzód. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze. I rozdziel je. Co czekacie? Co? Za nimi!
biednemu Izraelicie! Wszyscy już przeszli? Oby tak było, bo... za nami Egipcjanie! Kto by pomyślał, że zwykły pasterz zostanie wybrany przez Boga, aby uratować Izraelitów? Krzysiu? To już! Wracamy! To było... niezwykłe! Najlepsza przygoda z Księgą Ksiąg Wszechczasów, no nie? Jasne! Ale wiecie co? Była jeszcze najlepsza przygoda z olbrzymem! I z ognistymi mieczami! Tak! I będzie jeszcze wiele innych przygód! Nie mogę się doczekać! O-o! Czy ja to powiedziałem? Musimy znaleźć Księgę Ksiąg i niech znów zabierze nas w podróż! Księgo Ksiąg! Gdzie jesteś? Gdzie jest Księga Ksiąg? Ona po prostu przychodzi, kiedy nigdy nie można jej znaleźć! Całkiem zmień dla Ciebie, Panie, żyć już chcę. Moje życie żałuję.